Cześć. Dziś chciałbym Wam powiedzieć o samochodzie, który zadebiutował w 1989 roku na targach genewskich. Jest to Mercedes R129, czyli czwarta generacja SL-a. Samochód produkowany w kilkunastu wersjach silnikowych, zaczynając od 2,8 litra, kończąc na 7,3 litra, czyli świętym gralu motoryzacji i sympatyków R129. Jest to model szczególnie bliski mojemu sercu. Samochód jest pięknie ponadczasowo narysowany, pomimo tego, że jest już wiekową konstrukcją, wygląda nadal bardzo pięknie, współcześnie i jego linia po dziś dzień jest bardzo aktualna. Samochód bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o elektronikę. Po raz pierwszy w SL-u, w tej generacji Mercedesa, pojawił się dach, który jest elektryczny i hydrauliczny jednocześnie. Wszystko odbywa się w pełni automatycznie. Szyby schodzą w dół i zaraz całe poszycie schowa się w bagażniku. Jest to najładniejsza perspektywa R129, co cudnie wygląda z otwartym dachem i pozwala cieszyć nam się w ciepłe słoneczne dni pełnym słońcem. Auto było pożądane przez artystów, aktorów i wszystkie osobistości tego świata. Autem w podobnym kolorze jeździła księżna Diana, która wyłamała się poza szablon użytkowania samochodów produkowanych tylko i wyłącznie w Anglii. Niestety musiała ten samochód zwrócić, ale widać, że też przypadł jej do gustu. Auto występowało w bardzo wielu filmach, w wielu produkcjach. Bardzo częsta gwiazda teledysków, szczególnie raperów w latach 90., więc można powiedzieć, że auto dla sław i nie dziwię się, bo ten samochód wygląda naprawdę przepięknie. Ten konkretny egzemplarz został importowany z rynku włoskiego i trafił do nas w bardzo dobrym stanie. Auto było regularnie serwisowane, posiadało elementy regenerowane przez Mercedesa, zwane tauś agregatami. Potrzebował tak naprawdę delikatnego powiewu świeżości, ale klient, z racji tego, że jest perfekcjonistą, dał nam prawie rok czasu na pracę przy tym samochodzie. Auto wygląda niezwykle świeżo, ze względu na to, że bardzo wiele elementów, pomimo tego, że nie było powodów technicznych do tego, żeby je zmieniać, kierowaliśmy się głównie aspektem wizualnym, dlatego przednie reflektory, grill, kierunkowskazy, poszycie dachu, lusterka i wiele, wiele innych elementów na życzenie klienta było wymienianych na nowe, co doprowadziło do tego, że samochód wygląda niezwykle świeżo i bardzo cieszy oko. Jeśli chodzi o powłoki lakiernicze, również odświeżyliśmy je, zostały pokryte woskiem, dlatego lakier ma bardzo dużą głębię i świetnie wygląda w pełnym słońcu. Poczyniliśmy też pewne zmiany związane z tym samochodem. Oryginalnie listwy powinny być polakierowane w dwóch odcieniach, w tak zwanym dwutonie. Tutaj mamy jednolite elementy plastikowe. Do tego poszycie dachu zostało zmienione względem oryginalnego czarnego na jasne. Kolejne modyfikacje to obniżenie zawieszenia względem seryjnego o mniej więcej 4 cm oraz piękne trzyczęściowe skręcane felgi. Jest to wzór AMG Aero 3, felga akcesoryjna, święcąca obecnie wielkie triumfy, zarówno jeśli chodzi o popularność związaną z modelem R129, ale również jeśli chodzi o cenę, ponieważ za bardzo ładny komplet w tej chwili musimy zapłacić około 20 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, również przeprowadziliśmy tutaj szereg prac. Mamy odświeżone dekory drewniane, gałkę zmiany biegów, wszystko w orzechowym fornirze. Jasny środek pięknie pasuje do ciemnego wybarwienia tego drewna. Jeśli chodzi o elementy zapewniające komfort kierowcy, to mamy przede wszystkim wszystkie trzy lusterka sterowane elektronicznie, także nie musimy nigdzie wyciągać ręki. Kolumna kierownicy również jest w pełni regulowalna we wszystkich płaszczyznach, do przodu, do tyłu, w górę oraz w dół. W tym samochodzie mamy kilka schowków. Schowek na okulary. W tamtych czasach w każdym aucie mieliśmy do dyspozycji popielniczkę. Mały schowek pod radiem na podręczne rzeczy.
oraz schowek pomiędzy fotelami, który jest całkiem pojemny. I jako ciekawostkę warto wspomnieć, że schowek środkowy oraz schowki w boczkach drzwiowych są zamykane z centralnego zamka, co uniemożliwiało wyciągnięcie pozostawionych przedmiotów z samochodu, kiedy został pozostawiony na parkingu z otwartym dachem. W trakcie podróży z otwartym dachem bardzo fajnym usprawnieniem jest windshot, czyli element, który zagina strugę powietrza spadającą z nadprzedniej szyby. Nie wpada do przedziału pasażerskiego, tylko zostaje załamana za naszymi głowami, przez co możemy podróżować z dużymi prędkościami i nie prowadzi to do tego, że włosy są rozwiewane po całej kabinie samochodu. W tym egzemplarzu wykonaliśmy wszystkie konieczne czynności inspekcyjne. Sprawdziliśmy ustawienie rozrządu, wymieniliśmy świece zapłonowe, przewody, palce, kopułki. Zmieniliśmy całe zawieszenie silnika w postaci dwóch poduszek olejowych pod silnikiem oraz poduszkę pod skrzynią biegów. Wszystkie te elementy są fabrycznie nowe i to daje niezwykły komfort pracy motoru oraz daje pewność prowadzenia tego samochodu. R129 jest świetnym samochodem na rozpoczęcie przygody z youngtimerami. Niestety ten typoszereg obarczony jest pewnymi bolączkami, można powiedzieć, że jest to samochód kapryśny. Co za tym idzie, żeby w pełni cieszyć się SL-em, warto jest go poddać pakietom serwisowym, tak żeby zła pogoda, deszcz nie zaskoczył nas w momencie, kiedy nie funkcjonuje nasz dach. Silnik musi pracować znakomicie zawsze, niezależnie od pory dnia czy nocy. Dlatego szczególnie polecam serwisowanie tych samochodów w regularnych interwałach, tak żeby móc w pełni cieszyć się pięknem tego samochodu. Jeśli chodzi o ten prezentowany egzemplarz, auto opuści nasz serwis i jestem przekonany, że przez długi czas będzie cieszyło swojego właściciela zarówno pięknym wyglądem i aspektem wizualnym tego samochodu, jak również pełną sprawnością wszystkich podzespołów mechanicznych. Jeśli chodzi o R129, wartość tych samochodów jest ustawiona na bardzo różnym pułapie. Możemy kupić egzemplarz wymagający wkładu pracy oraz zaangażowania pewnych środków i mówimy tutaj o kwotach zaczynających się od 50 tysięcy złotych. Natomiast należy pamiętać, że stanowić to będzie dopiero początek przygody z tym typoszeregiem. Jeśli chodzi o samochody utrzymane w znakomitej kondycji, przeserwisowane, przygotowane do użytkowania, te wartości oscylują powyżej 100 tysięcy złotych. Nie bójmy się też stwierdzenia, że za idealne egzemplarze z niskim przebiegiem należy zapłacić nawet i 200 tysięcy złotych. Zachęcam do śledzenia naszej oferty, jeśli ktoś nie ma jeszcze auta na lato. Dział handlowy dysponuje kabrioletami w swojej ofercie. Zachęcamy do jej prześledzenia i zapraszamy do serwisu Leczyc.